Cześć, witajcie w pierwszym odcinku nowej serii z wizytą u Mielżyńskich, w której będziemy chcieli opowiedzieć Wam nieco o historii mającego siedzibę w centrum Poznania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które dzisiaj skupia naukowców różnych dziedzin, organizuje wykłady, w jego ramach także funkcjonuje biblioteka oraz wydawnictwo. Ale przez niemal 165 lat różnych historii, ciekawostek, nieprzeciętnych postaci, kwestii spornych, ale i sukcesów nazbierało się sporo. A zatem postaramy się przybliżyć Wam osoby, które tworzyły te instytucje oraz wydarzenia, które rozgrywały się nie tylko w murach siedziby przy ulicy Mielżyńskiego. A zatem zapraszam Was w podróż. W tym odcinku cofniemy się do 1856 roku i opowiemy o samych początkach towarzystwa, czyli o tym, jak pewien kapłan z podpoznańskiej miejscowości, ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski oraz nauczyciel lokalnego gimnazjum, dr Kazimierz Szulc, rzucili pomysł założenia w Poznaniu towarzystwa. Towarzystwa, które skupiałoby osoby o szerokich zainteresowaniach, którym niestety ówczesne miasto nie miało zbyt wiele do zaoferowania. Ale zanim poznamy pomysłodawców, spójrzmy na Poznań i Wielkopolskę połowy XIX wieku. W 1815 roku za sprawą polityków obradujących na Kongresie Wiedeńskim, porządkujących Europę po wydarzeniach epoki napoleońskiej, rozpoczął się dla ludności regionu mieszkającej teraz w Wielkim Księstwie Poznańskim w granicach Prus nowy rozdział. Choć Polacy zostali pozbawieni własnego państwa, nie stracili jednak inicjatywy i już wkrótce powstały dwie ważne instytucje na kulturalnej mapie okolicy. Były to Biblioteka Kórnicka oraz Biblioteka Raczyńskich. Ale pierwsza z nich nie gromadziła najnowszej literatury z dziedzin przyrodniczych i ścisłych, a poza tym była daleko, natomiast druga miała spełniać cele dydaktyczne i popularyzatorskie. Czyli obie instytucje, choć bardzo ważne tutaj dla regionu, nie spełniały wymagań co ambitniejszych członków lokalnego społeczeństwa. Nie były to jednak jedyne inicjatywy, które starano się wówczas realizować dla dobra wspólnego. W momencie powstania naszego towarzystwa społeczeństwo wielkopolskie miało już pewne doświadczenie w zakresie działalności organizacyjnej i to zarówno na polu społecznym, charytatywnym, jak i historycznym czy kulturalnym właśnie. Wspomnijmy chociażby dwie instytucje. Pierwszą z nich jest Kasyno Gostyńskie, powstałe w 1835 roku. Środowisko to za cel wzięło udzielanie sobie pożytecznych dla dobra ogółu wiadomości oraz wspólną zabawę. Tak jest, dobrze słyszeliście. Wspólna zabawa miała nie tylko umacniać jakieś towarzyskie więzi, ale być przede wszystkim taką platformą wymiany doświadczeń z dziedziny rolnictwa i przemysłu. Spowodowane to było również pewną ostrożnością, żeby ze wszystkim nie zdradzić się przed władzami pruskimi. Drugą organizacją o węższej specjalizacji i takim naukowym już charakterze było Towarzystwo Zbieraczy Starożytności Krajowych w Szamotułach, na czele którego stanął historyk Jędrzej Moraczewski. To z kolei środowisko wzięło sobie za cel zbieranie zabytków archeologicznych, rękopisów, starodruków, ale także miejscowych podań i legend. Niestety, obie te instytucje, jak też szereg innych, musiały zamknąć swoją działalność w roku 1846. Choć od tego momentu zamknięcia, zakończenia tej działalności do powstania naszego towarzystwa minęło trochę czasu, są te organizacje ze sobą powiązane, bowiem to właśnie nasze towarzystwo przejęło i księgozbiory, i też obiekty zbierane przez te dwie instytucje. W ogóle ten czas wówczas w Wielkopolsce, czyli lata 40., obfitował w różne kulturalne inicjatywy. Obok licznych towarzystw powstawały także gazety, nowe tytuły, tak o charakterze literackim, jak i naukowym, o założenie których wciąż słano prośby do rządu.
W tym czasie też Wielkopolska zrodziła wiele talentów naukowych, organizatorskich, filozoficznych, poetyckich. No i w tym czasie również starano się bardzo o założenie w Poznaniu uniwersytetu. Niestety władze pruskie nigdy się na to nie zgodziły. Takim drugim polem działania wówczas w Wielkopolsce obok kultury była także konspiracja. Planowano powstanie, które objąć miało ziemię Trzech Zaborów. Niestety, przyszedł właśnie wspomniany już wcześniej rok 1846. Powstanie się nie udało. 2 lata później wybuchła Wiosna Ludów. Po jej zakończeniu nastąpiły pruskie represje. No i życie organizacyjne w tym momencie w Wielkopolsce zamarło. Ponurego obrazu dopełniła katastrofa gospodarcza spowodowana nieurodzajem, który nawiedzał region kilka lat z rzędu. A na koniec ludność dopadły jeszcze epidemie tyfusu i cholery. No i Wielkopolska w tym momencie zapadła w sen. Ten stan rzeczy trwał kilka lat. W końcu jednak należało się obudzić. Impuls do pobudki dało dwóch pomorzem. Ksiądz Franciszek Ksawery Malinowski, który wówczas był proboszczem w podpoznańskich komornikach, był także badaczem języków słowiańskich, oraz dr Kazimierz Schulz. Ukończył on co dopiero studia na Uniwersytecie Wrocławskim, tam też obronił doktorat, no i przybył do Poznania, by tutaj objąć posadę nauczyciela w gimnazjum Świętej Marii Magdaleny. Wówczas to gimnazjum mieściło się jeszcze przy ulicy Gołębiej. Dr Kazimierz Schulz miał już wówczas pewne doświadczenie działalności w towarzystwach. Pierwsze kroki w tej materii stawiał jeszcze w szkole, gdy założył Polskie Towarzystwo Literackie, no i dalej na studiach, gdzie był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego. I to za jego przyczyną towarzystwo to zaczęło wydawać własne czasopismo pod tytułem Znicz, pod jego oczywiście redakcją. Gdy Schulz przybył do Poznania, podzielił się swoim pomysłem z księdzem Malinowskim, a następnie z gośćmi zebranymi na herbatce u przemysłowca Hipolita Cegielskiego. Niestety wybrał niedogodny moment, była już późna pora, goście zbierali się do wyjścia, no i pomysł spotkał się raczej z obojętnością. Pomysł ten nie do końca spodobał się również gospodarzowi Cegielskiemu, który starał się wyjaśnić młodemu zapaleńcowi, dlaczego utworzenie takiej instytucji w Poznaniu jest niemożliwe. Schulz jednak nie zniechęcił się i wkrótce wspólnie z księdzem Malinowskim udał się do Kurnika, by dla idei pozyskać kolekcjonera i wydawcę źródeł Tytusa Działyńskiego. Pan hrabia zareagował na pomysł wręcz z młodzieńczym zapałem i natychmiast zaoferował swoją pomoc. Odrzucił co prawda propozycję objęcia stanowiska prezesa nowej instytucji, ale w zamian na to miejsce polecił swojego sąsiada z Wierzynicy, filozofa Augusta Cieszkowskiego. Poza tym zaproponował, aby pierwsze spotkanie odbyło się w jego poznańskim pałacu. Faktycznie tak się stało, stawiło się kilkanaście osób. Nie wszyscy jednak byli za, co wzbudziło sprzeciw i kontrowersje. Otóż przeciwnicy podnosili argument, że w regionie nie ma osób godnych, które mogłyby zasilić takie towarzystwo. Natomiast Cegielski sprzeciwiał się nazwie, jaką miała przyjąć nowa organizacja – Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Było to bowiem nawiązanie do istniejącego w latach 1800-1832 Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, które zrzeszało badaczy, literatów, artystów, ogólnie znane osobistości. Spotkania tych członków odbywały się w ramach kilku wydziałów, natomiast efekty badań mogli oni publikować w pierwszym polskim czasopiśmie naukowym. Towarzystwo to cieszyło się sporą renomą wśród poznaniaków i Wielkopolan, bo choć nie istniało od ponad 20 lat, jedni chcieli nawiązywać do jego klubnej tradycji, a inni uważali, że nie są tego godni. Przyjęcie w poczet członków warszawskiego towarzystwa na początku XIX wieku uznawane było za docenienie dotychczasowej działalności. Poznańskie miało natomiast mieć trochę inny charakter. Ono miało skupiać osoby wykształcone, o szerokich zainteresowaniach, które były przyjaciółmi nauk, albo inaczej, które były zamiłowane w naukach. Ostatecznie za powołaniem nowej organizacji opowiedzieli się dwaj członkowie tego towarzystwa warszawskiego, którzy też znaleźli się w tym gronie.
Byli to znany nam już Tytus Działoński oraz generał Franciszek Morawski, który pisał między innymi. Sprawiedliwie ktoś powiedział, że literatura polska jest podobną do trzypolowego gospodarstwa, gdzie zawsze jedna część pola ugoruje. Tą śpiącą teraz częścią my jesteśmy. Lecz gdy tacy ludzie, mężowie jak hrabiowie Działoński, Cieszkowski i panowie Libelt, Łukaszewicz i inni popęd dadzą, skutek dobry jest niewątpliwym. Odpoczęta niwa coraz bujniejszym pokryje się płodem. Po wymianie opinii, płomiennych przemowach zwolenników, podjęto decyzję o ostatecznym ustanowieniu nowej organizacji, po czym przystąpiono do dalszych prac. Rozmowy prowadzono w mieszkaniach przyszłych członków towarzystwa, Władysława Niegolewskiego przy ulicy Młyńskiej, gdzie odbyło się zebranie konstytucyjne, a protokół o utworzeniu towarzystwa podpisały 42 osoby, oraz Rogera Raczyńskiego w Bibliotece Raczyńskich, gdzie 13 lutego 1857 roku odbyło się pierwsze walne zebranie. Wybrano na nim pierwszy zarząd, a prezesem został właśnie August Cieszkowski. Obsadzono także stanowiska wiceprezesa, którym został Cegielski, podskarbiego, sekretarza, a także redaktora mających się ukazywać roczników. Do towarzystwa dołączyli także ci, którzy do niedawna byli jeszcze przeciwni jego utworzeniu i szybko włączyli się w jego pracę. Na walnym zebraniu w Bibliotece Raczyńskich nie było niestety Augusta Cieszkowskiego. Przebywał on wówczas w Warszawie w celach matrymonialnych, a gdy powrócił do Poznania, oznajmił, że wkrótce znowu wyjeżdża i nie będzie mógł pełnić swoich obowiązków tak, jak należy. Wyznaczył następcę, którym został Działoński, w roku następnym wybrany na drugiego prezesa. Cieszkowski jednak nie zrywał oczywiście z towarzystwem. Jako znany w Europie filozof, a także poseł do Sejmu Pruskiego, starał się o pozyskanie dla młodej instytucji badaczy i literatów. I jeszcze dwukrotnie stawał na czele towarzystwa, tym razem już na dłużej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk rozpoczęło zatem swój żywot w niełatwych czasach zaborów, stając się namiastką ośrodka naukowego, uniwersytetu, na utworzenie którego władze nigdy się nie zgodziły. Wkrótce rozpoczęto też gromadzenie księgozbioru, zbiorów przyrodniczych, archeologicznych, historycznych, artystycznych, które stały się podstawą wspaniałych kolekcji. Jeszcze w roku powstania, 1857, utworzone zostały dwa wydziały. Wydział Nauk Historycznych i Moralnych oraz Wydział Przyrodniczy. Działalność rozpoczęło także Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich. Skupiano się przede wszystkim na badaniach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale nie zamykano się w jego granicach. I to zarówno pod względem naukowym, jak też i zawieranych kontaktów, które zawiązywano z podobnymi instytucjami na ziemiach polskich, a także daleko, daleko poza nimi. Ale o tym już w kolejnych odcinkach. Serdecznie zapraszam.